Koniec gry, wynośmy się stąd. Nie wierzę, że wygraliśmy w tym zimnie. Żelazne czołgi miały przewagę. Właśnie, gdyby nie ściana, to by nas zniszczyli. Szkoda, że nie zniszczyli tej paskudnej koszulki. O! O nie, bez przesady, moje włosy koszmarnie to zniosą. O co ta drama, chłopaki? Złe wieści, ziom. W Dubaju jest 40 stopni. Wow. Sułtani wymiatają w upale. Kiedy grają u siebie, nikt ich nie powstrzymał. No weźcie, pokonaliśmy czołgi w mrozie, to pokonamy sułtanów w ukropie. Nie pokonacie. Postanowiłem odwołać mecz. Klauzula Superligi o ekstremalnych warunkach. Jeśli temperatura przekroczy 35 stopni, spotkanie można przełożyć. Bez przesady, nie będzie tak źle. Widzicie? Przecież tu jest całkiem chłodno. Zabawne, Shaker. W każdą pogodę. Przełożyć mecz? Tak długo tu lecieliśmy. Ale się kibice wściekną. Chwila, trenerze! Pańskie źródła na pewno się mylą, bo najdzielniejszy pogodynek świata, Kromek Gradobicie, ma całkiem inną prognozę! Jeśli macie bilety na mecz Sułtani kontra Super Strikers, jutro na dubajskim stadionie czeka was bardzo przyjemne 25 stopni. Zaraz, co? Najpierw było 40, a teraz 25? Pogoda bez ściemy! Pogoda bez ściemy! To jego powiedzonko! Gromek Gradobicie? Czy gość w ogóle jest meteorologiem? A to nie tak, że wiecie, czyta wszystko z kartek? W sumie jeszcze nigdy się nie pomylił. I gość w ogóle niczego się nie boi. Ja, patrzcie na to! Muszę was wszystkich ostrzec. Zostańcie w domach. To Gradobicie. Burza z piorunami. Tropikalny cyklon jest niezwykle niebezpieczny. Żeby wyjść w taką pogodę, trzeba być chyba idiotą. Albo legendą! Legenda? Idiota. Porażka, ziomy. To nie jest 25. To dopiero przewaga własnego boiska. Witamy was gorąco na Goliacie, Super Strikers. Klima? Gdzie klima? Moje włosy są takie wrażliwe! Nie ma potrzeby martwić się o fryzurę, panie Matadorze. Miło mi, że się ze mną zgadzasz, Szejku. 40 stopni to nie warunki meczowe. Och, po co zaraz odwoływać mecz, trenerze? Poczyniliśmy pewne przygotowania. O, tak to ja mogę grać! To wy tu w dachu macie klimę? Więc Gromek miał rację. Może jednak nie jest idiotą. Ale skąd mógł o tym wiedzieć? Stąd, że to mój obowiązek. Gromek Gradobicie, u mnie tylko dobre prognozy. Gromek będzie czuwał nad temperaturą podczas naszego pierwszego meczu z klimatyzacją. Wow. Wiedziałem, że przekonasz się do Gromka, Shaker. Nie on, strudlojadzie. To Goliat, jest niesamowity. Chętnie was oprowadzę. Lecimy. Przyjemność. Łuk Goliata, kolejka górska. Witam na pokładzie podniebnego pociągu. Zapraszam na przejazd po łuku. Wielkie tryby szczelnie zamykają dach przed pustynnym powietrzem. Zespół najlepszych naukowców nieustannie czuwa nad naszym światowej klasy systemem. Przewody z ciepłym i zimnym powietrzem tworzą idealny klimat do meczu piłki nożnej. Dokładnie taki jak ja i moje włosy. Szczytem luksusu jest kontrola.
Przekonałem mnie wielce, mi to zacko. Wybaczcie, zawsze tak robię nowym gościom. Jak się podoba widok z lotu ptaka na najbardziej luksusowy stadion? Zdradzę ci mój sekret, Shaker. Wiesz, nadal boję się każdej tropikalnej burzy, ale z każdym strachem trzeba się zmierzyć, bo tylko urośnie. Co za wycieczka! Ten stadion jest nieziemski! Szejku, zawsze coś ulepszacie! Ta, ale nie ma opcji, żeby Goliat był jeszcze... Jak to jest pięknie! A jednak szczytem luksusu jest kontrola. Sztosowo. Do zobaczenia jutro na meczu Super Strikers. Dziś mecz na gorącym Goliacie. To pierwszy mecz z nową klimatyzacją Shake'a. A temperaturę na stadionie zmierzy najdzielniejszy pogodynek świata. Gromek Gradobicie! Jesteś wielkim fanem? Nie, mam ledwo 1,70 m. Pamiętajcie, jeśli pogoda się pogorszy... Mecz można odwołać. Drodzy widzowie, dzięki niezwykłemu systemowi chłodzenia temperatura w Goliacie to 25 stopni. To pogoda, pogoda bez ściemy. Czyżby sułtani mieli zawładnąć grą od początku? Nie dadzą rady obronie Super Strikers. Ściana potrafi świetnie grać pod presją. A czerwone trykoty mają przestrzeń na środku pola. Świetny strzał! Temperatura na Goliacie wyrównuje szanse zespołów. Ale im dalej w pierwszą połowę, tym bardziej leniwie gra drużyna gości. Tak, ja też mam tego dosyć. Moje włosy dłużej tego nie zniosą. Litości, sędzio. Na pewno jest więcej niż 25 stopni. Proszę o odczyt, panie Gradobicie. Wciąż mamy przyjemne 25 stopni, kochani. No może teraz zrobiło się nieco lepiej. Tracisz zimną krew, trenerze, czy tylko punkty? O tak, cudownie mi na Goliacie. Co ty wygadujesz? Jest jeden do jaja. Ale w luksusie. Wszystko przez to, że klima na Goliacie nie działa tak, jak obiecywali. Właśnie, ta ich klima to jedna wielka ściema. Patrzcie, jaki mam fikuśny stadion z Bayera. Czy on ma nas za głupich? Mam dość. Idę do pokoju dowodzenia. Nie pozwolę ci, Shaker. Sędzia się wypowiedział. Sam to powiedziałeś, Shakerman. Pokonamy sułtanów w upale, ale musimy trzymać się razem. Wiecie, co trzyma się razem? Moje siedzenie od tego upału. Cały się lepi. Mózg mi się topi. Stareczko, powiedz przecie. Kto ma najgładsze włosy na świecie? El Mata. Shaker, bracie, gdzie zgubiłeś głowę? Nie zakręciłeś prysznica. Pożyczę kapkę pianki wygładzającej Shakera. Jego fryzurze i tak już nic nie pomoże. Super Strikers nabrali siły w czasie przerwy. Ale czy ją utrzymają?
Wiem, co pan knuje, Szejku. Co pan trzyma w ręce? Co ty wyprawiasz, Shakerman? Daj spokój! Nie, kapitanie. Przejrzałem ich. Kontrola jest absolutnym szczytem luksusu. Nie rozumiem, o czym mówisz. O Szejku, on... Właśnie ucieka! Shakerman! Rozgrzej się, Klaus. Ale ja już jestem przegrzany, trenerze. No to na murawę! Bardzo sprytnie, Szejku. Kontroluje pan temperaturę, żeby dać przewagę sułtanom. Rozumiem. O co ci chodzi, Shaker? A teraz zmniejszy pan temperaturę i każe Gromkowi podać, że wciąż jest przyjemne 25 stopni. Ach, przejrzałeś mnie. Ale muszę cię zmartwić, bo teraz nic już nie jest w moich rękach. Chłopak ma w sobie więcej brawury niż myślałem. 40 stopni? Oszalałeś? Miało być ciągle 25. Bez zmian. Wystąpiły pewne komplikacje. Shaker przejął pilota. O, a więc zmniejszy temperaturę. I myślisz, że zatrzyma się na 25? Proszę. Na co dzień gra przy 21 stopniach albo nawet 19. Ale... Będziesz skończony. Ale... Oszuście. Ale... Będziesz pośmiewiskiem. Moja reputacja. Mówię ci to bez ściemy. Dajesz, Shaker. Nadal możemy wygrać. Witam na pokładzie podniebnego pociągu. Tak. Zapraszam na przejazd kolejką górską. Tak! Mam wrażenie, że jest nieco cieplej niż mówi Gromek Mac. Co ty nie powiesz, Brenda? Cóż, sułtanom upał nie przeszkadza. Tak! No dobra. Wasza kolej, chłopcy. Wspaniale! Pora podkręcić tempo! Tak! To działa! He? Gromek? Co ty odstawiasz? Szybko, Shaker! Wpuść mnie do środka! Shaker! Pomóż mi! Dziękuję. To było głupie. Głupie? To jak nazwiesz pomoc Szejkowi swoimi fałszywymi odczytami? Błagam, nie zaryzykowałbym utraty mojej reputacji, dając fałszywą prognozę. Ale skoro ty i Szejk zaczęliście się wygłupiać, jedyne co mogę zrobić, to odzyskać... kontrolę. Ten mecz jest jak przejazd szaloną kolejką, Mac. A teraz Super Strikers czarują klasycznymi ruchami. Jakby się przy tym wcale nie męczyli. Koniec zabawy, Shaker.
szykują się mocne opady. Ua! Masz! Weź go sobie, dziwaku! Szatnia numer 10. Ty! Cały świat ci zaufał, Gromek! I dlatego... Teraz będziesz grzecznym chłopcem i oddasz mi tego pilota. Nie kumam, jak ludzie mogą wierzyć tobie w kwestii pogody. Nie ma gorszego pogodynka. Jak śmiesz! Pomocy! Ratunku! Pomocy! Hej, też to słyszałeś? Jakby ktoś krzyczał o pomoc z bardzo daleka. Gdzie tam? Wiesz, młody, mylisz się co do mnie. Ludzie nie chcą tylko prognozy, Shaker. Chcą wiedzieć, że nic im się nie stanie. Zamiecie, tornada, gradobicie, koniec końców. Oni chcą po prostu czuć się bezpieczni. Więc widzisz, nie jestem zwykłym pogodynkiem. Daję ludziom spokój ducha. Zdaje mi się, Brendo, czy ciut się ochłodziło? Mac! Pada śnieg! Chłopaki, skończmy już tę farsę! Tak, ściano! Moje prognozy pogody uszczęśliwiają ludzi, Shaker. I żadna gwiazdka futbolu z mlekiem pod nosem nie odbierze mi tej władzy. Masz gadane, Gromek. Co ty wyprawiasz, Shaker? Wiesz, jak to jest ze strachem? A? Jeśli się z nim nie zmierzysz... Nie, Shaker, proszę! To tylko urośnie. To za zniszczenie mojej fryzury! Gol! Odrobinę za późno, Super Strikers. Legenda! Nie! 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 Chłopcy, do tunelu! Jedyny sposób to otwarcie kopuły! No to otwieraj! Nie, dość tego. Proszę pana, przekładam mecz przez warunki pogodowe. A co z tablicą? Jak pan to... Wie pan, co mówią w tych stronach. Szczytem luksusu jest kontrola. Spójrz na pozytywy, Szejku. Twój głupi samochodzik jakoś to przetrwał.
Cześć, chłopaki. To widzieliście gdzieś Gromka? Cześć, kibice. Moje odczyty były nieco chybione, ale przynajmniej tornado było niezłą rozrywką, co? Jesteś najgorszy! Totalny lamus! Nie przewidziałbym, że... Chwila! Nie! Słuchajcie! Wciąż mogę to naprawić! Moja kariera jest skończona! Totalnie bez ściemy! Ja nie mówiłem, ziomy! Dobra, chłopaki, wynośmy się stąd! Rabel, 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 rabel!